Welcome to Learn Polish Podcast, episode number 390. Trista Javinjicin, you'll find all our episodes on learnpolishpodcast.com. We're also on BitchU, YouTube, and Rumble. And if you're new, go back to the start. They build as they go along. And you'll find all my podcasts along with my coaching on bio.link forward slash podcaster and you see it in the QR code behind me. And we'd also like to thank our sponsor DanielPacker.com. He helps people with anxiety, stress, or uh, addictions, and he's got a ninety percent success rate. And you only pay if you're successful. So be sure to check him out. Cześć, Danuta. Cześć, Roy. Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. A u ciebie? Świetnie. Wszystko w porządku. Witam Cię serdecznie i witam wszystkich widzów. Dzisiaj mamy temat czynności w kuchni. Co to znaczy, Roj? Like things to do in the kitchen. Tak, co możemy robić w kuchni? Czy Ty lubisz pracować w kuchni? Tak, Nieźle, ja lubię gotować. Lubię gotować, a co tak. najbardziej? Chyba kaczka z ziemnaki. Aha, kaczkę z ziemniakami, tak. super. I z jabłka też. Z jabłkami, aha, czyli to jest na słodko. Tak. Mhm, tak, też lubię. Dobrze, to dzisiaj czynności w kuchni, czyli co, jakie aktywności możemy wykonywać, robić. I aktywność pierwsza to kroić nożem, czyli? Cut with a knife. Tak, co możemy kroić? Ma, na przykład marchew. Tak, marchew, pomidor. ziemniaki, pomidory. Tak. Tutaj ten czasownik jest trochę nieregularny. Mówimy ja kroję, ty kroisz. Tak, czyli jest trochę nieregularnie. Czyli kroić warzywa, kroić mięso, kroić owoce. Dobrze. Potem możemy mieszać. Czyli? Miks mieszać. Tak. Co możemy mieszać? Na przykład jajka. Okej, okay, możemy mieszać. Tak, jakąś masę w ogóle. Tak? Mieszać zupę, mieszać masę, mieszać ciasto. Czyli tak. I, I też na przykład Aha. ziemniaki z masło i z mlekiem może mieszkać. Ziemniaki Nie. z masłem mlekiem, tak, no możemy je wymieszać, oczywiście. Tak, czyli tu jest ja mieszam, ty mieszasz, tak? My mieszamy. My mieszamy, oczywiście. Ale to no będzie dobrze. trudniej, bo jest jeden bowl, tak? Jedna miska, tak. Miska. Tak, tak. Czyli mieszamy w misce czy w jakimś naczyniu. Dobrze, no to jak pokroimy i wymieszamy, możemy próbować. Co to znaczy? To taste. Tak. Próbować, czyli ja próbuję, ty próbujesz. próbujesz. Tak, czyli uję, ujesz. Dobrze, co możemy próbować? Normalna zupa. Tak, zupę, no wszystko. Musi sumie. być więcej soli, pieprzu, coś. Tak, czyli musimy sprawdzić, czy trzeba doprawić. Doprawić to znaczy dodać więcej soli, pieprzu, przypraw. Tak, czyli musimy próbować, ok. Możemy też smażyć, co na przykład? Fry. Right. Mm -hmm. so co na smażysz? Przykład pray? Ten z z jajka. Tak, czyli smażę jajka albo jedno jajko. Co jeszcze smażę? Może stek. Tak, mogę smażyć steka, mięso. Masło, będzie lepiej. Aha, czyli stek z masłem, tak? Ale eleńczyk masłem. Okay. Bo może kupić na cały świat ten eleńczyk masłem. Okej, okay, dobrze, czyli ja smażę, ty smażysz. Sma tak, smażysz. E e dobrze, czyli smażymy. Lepsza opcja to piec. Co można piec? Bake, może piec pizza na przykład. Można piec pizzę. Albo ciastko. Albo ciasto. ciasto. Tak? Bo ciastko to jak kuki, a ciasto. Tak. Tak, też może cake. być kuki. I, no I pretended that was, was in my head, because I remember pamiętam ostatni czas, Kamila mówił o tortoise cake, tak? Mhm, mm mhm. Mm no tak, możemy piec to może w liczbie mnogiej, ciasteczka. Tak? No bo jednego ciasteczka raczej nie. Tylko dużo, więc piec ciasto, ciasteczka. Jakieś mięso, kurczaka, tak, dużo rzeczy. Ten czasownik piec też jest nieregularny. Czy wiesz, jaka jest koniugacja, jak powiemy ja i ty? Icz. I to jest ja piekę. Piekę, okay. I ty pieczesz. Tak, czyli bez, taki nieregularny bezokolicznik c, na końcu piec ja piekę, ty pieczesz. Dobrze. Okej, okay, tutaj jeszcze do warzyw. Możemy je obierać. Co to znaczy? Obierasz jest to peel. No to jest ten zdjęcie jest z nóż. Ale. What's the, what's the peeler called? Jakiś obierak, obieraczka. Bo to Mówi, jest lepsze, jest bo niech, ja lubię moje palce, tak? Tak, tak. Tutaj jest nóż, tutaj ktoś obiera nożem, ale można obierać obieraczką, czyli takim specjalnym nożykiem małym. Tak. Mhm. Dobrze. Co możemy obierać? Ziemniaki. Ziemniaki, ma marchew. Mhm. Tak. Buraki. Nie wiem. Pietruszkę. Tak, czyli wszystkie warzywa, owoce też, niektóre. Dobrze. I na koniec taki najbardziej uniwersalny czasownik w kuchni, czyli gotować. Ja gotuję, ty gotujesz. Mhm. My gotujemy. Ty gotujemy. Aha. Co lubisz gotować? Wymieniesz, jak like na przykład może być krewetki z mhm. spaghetti, tak? Aha, tak, czyli krewetki, spaghetti I peso, z krewetkami. I zielono, pesto, pesto, pesto. Pesto, zielone pesto. Tak, mm -hmm. to jest smaczne. I stek tak. też, i kaczka. Ja, tak, lepiej nie, zawsze wymieniać, będzie mm -hmm, lepiej. Mm -hmm. Tak, tutaj te dania, które mówisz, lepiej jest powiedzieć, że przygotowuję albo robię. Tak, robię makaron, robię krewetki. Gotować zwykle mówimy, kiedy coś jest z, z wodą, jak gotuje zupę. Y, czy generalnie gotuje jakiś obiad, danie. Tak, a już coś konkretnego to przygotowuję, y, czy tam robię. Mhm. Dobrze. Czy jeszcze jakieś inne czynności w kuchni? Znasz. Co jeszcze można robić w kuchni? Hmm. Nie wiem. Machine na przykład, bo czasami ze ręka mies mies mieszać, mm -hmm. z ręka albo Ręką. ze mikser is na machine, tak? Aha, czyli po prostu można używać miksera, tak? Y jasne, w kuchni, czyli no, wiadomo, można podgrzewać, można y miksować w różnych naczyniach. Y dobrze, to w takim razie myślę, że to wszystko. Uh, bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję wszystkim widzom. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. So you can get uh, lessons from NETA, our team, balonaswitch.com, and you'll find all our episodes on armpolishpodcast.com. Find everything about me and my coaching and the other podcasts, bio.link forward slash podcast, or if you're watching on Spotify or any of the channels, you see the QR code. And we'd also like to thank our sponsor, Daniel Packard, helping people with anxiety, with a 90% success rate, and you only pay if you're successful. So until next week, cinque a pazzo, e